Będą walczyć o lasy społeczne, ale czy im się to uda? Dzisiaj zaplanowano pierwsze spotkanie zespołu, w którym po dwóch stronach stołu spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych i lasów państwowych. Choć to dopiero początek rozmów na temat zielonych enklaw w aglomeracji śląskiej, już są obawy, że nie uda się dojść do porozumienia. Łukasz Kądziołka. O lasach od kilku miesięcy mówi się dużo. W lipcu odbyły się protesty leśników. Żeby ministerstwo jednak spojrzało w bardziej obiektywny, całościowy sposób na gospodarkę leśną w Polsce, a nie tylko przez pryzmat organizacji przyrodniczych czy ekologicznych. Dzisiaj w tym samym miejscu przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim pojawili się przedstawiciele wspomnianych organizacji społecznych. Najpierw przypomnieli o tym, jakie są plany władzy. Rząd postawił sobie za cel włączenie w sumie 20% lasów z typowej gospodarki leśnej. Poza rezerwatami w tej puli mają znaleźć się lasy społeczne, czyli położone wokół 9 największych aglomeracji. Na tej liście są też Katowice. Po raz pierwszy będziemy rozmawiać z leśnikami, my społeczeństwo będziemy rozmawiać z leśnikami o tym, jak mają wyglądać lasy, które są naszą współwłasnością. Jednak jeszcze przed spotkaniem z leśnikami społecznicy zwracali uwagę na to, że nie mają agendy, a ich eksperci zostali wyłączeni z 50-osobowego zespołu, który będzie prowadził rozmowy. Mimo to Lasy Państwowe liczą na to, że uda się wypracować kompromis. Las to jest organizm, on nie znosi statystyk, on nie znosi ograniczeń, procentów. Wypracujemy w oparciu o kryteria, jest ich 7, te obszary, które rzeczywiście spełniają funkcje społeczne. Wiceminister klimatu też niedawno podkreślał, że dialog jest potrzebny. Dialog, choć bywa trudny, choć nieraz jest ciężko, to bez niego nie pójdziemy dalej. Bez niego nie będziemy w stanie realizować kolejnych obietnic, na które umówiliśmy się z Polkami i Polakami. Na przedstawienie propozycji dotyczących obszarów lasów o wiodącej funkcji społecznej jest czas do końca października.